No właśnie, jak spłodzić idealne dziecko? Czy romantyczny wieczór z winem? Nie, to raczej nie tak. Czy jakieś małżeńskie akrobacje w sypialni? No też raczej nie. Chciałem w tym odcinku podać taką garść praktycznych porad starożytnych myślicieli z Grecji i z Rzymu. Grecy i Rzymianie brali pod uwagę tak naprawdę wiele czynników wyznaczających najkorzystniejszy czas do poczęcia i unikając momentów mogących źle wpływać na płodność kobiety i mężczyzny. Sam w ogóle grecki filozof Platon, który żył na przełomie V i IV wieku przed naszą erą, pisał coś takiego. Zwłaszcza w tym czasie, gdy się płodzi dzieci, uważać trzeba bardzo, żeby z własnej woli nie zrobić nic takiego, co szkodzi zdrowiu lub łączy się z butą i nieprawością. Odbije się to bowiem z pewnością i wyciśnie swe piętno na duszy i ciele potomstwa. Także z gorszymi pod każdym względem zadatkami będzie ono wtedy przychodzić na świat. No, inni myśliciele zgadzali się z nim, że moment na poczęcie dziecka nie może być przypadkowy. Miało ono być dla Greków i Rzymian odbiciem dobrego stanu ciał i duszy małżonków. Ich cnoty miały wręcz przesycić to nasienie i naznaczyć ten zarodek. Do tego, by przedłużyć ród i zadowolić państwo zdrowymi obywatelami, czyli jak podkreślał m.in. Arystoteles, by zrodzone dzieci tak się fizycznie przedstawiały, jak tego chce prawodawca, należało odpowiednio się przygotować. No, zacznijmy więc od wieku rodziców. Możemy sobie wyobrazić, że no nie każda para brała ślub i konsumowała związek w noc poślubną, aby natychmiast powołać do życia nowe istnienie. Trudno jednakże te rzeczy rozłączyć. Filozofowie i lekarze przekonywali, że spłodzenie dziecka przez dojrzałego mężczyznę i kobietę poniżej 18 roku życia zwykle jest niekorzystne zarówno dla matki, jak i dla dziecka, tak pod względem fizycznym, jak i psychicznym czy ekonomicznym. Arystoteles argumentował, że dzieci bowiem, które są niemal rówieśnikami rodziców, mniejszy żywią do nich szacunek, a łatwiej się wówczas wyłaniają zatargi o zarząd majątku. Jednak inni filozofowie pisali swoje, a życie tak naprawdę szło swoim własnym torem. Dziewczynki stawały się żonami i matkami nawet na kilka lat przed 18. No cóż, skoro tak się działo, to przyszli rodzice powinni chociaż zdaniem ówczesnych mędrców przystąpić do prokreacji w odpowiedniej formie fizycznej. Nie było to zadanie wydumane, bo sami rządzący wymagali, by Grecy dbali o kondycję z myślą swojej przydatności dla państwa miasta. Między innymi spartański prawodawca Likurg nakazywał wręcz, by kobiety ćwiczyły ciało nie mniej niż mężczyźni. No i przygotowaniu do zbliżenia między małżonkami sprzyjały spacery, lekkie biegi, no i konne przejażdżki. Za to należało wystrzegać się ciężkich ćwiczeń, gorących kąpieli oraz zmęczenia, ale także zmęczenia psychicznego. Nie tylko gniewem czy złymi emocjami, ale i również zbytnią radością. Nie ma mowy o wyobrażaniu sobie jakichś tam, no, łóżkowych akrobacji. Ksenofon stawiał za wzór małżonków wsparcie, którzy widywali się rzadko, a przez to bardziej się pożądali i więcej siły przekazywali dziecku. Rzymianie próbowali płodzenie dzieci, albo porównywali w zasadzie płodzenie dzieci do siania, a rolnik obsiewał swoje pole dopiero wtedy, gdy powyrywał chwasty. Małżonkowie powinni oczyścić swoje dusze i ciało, dlatego nie należało uprawiać miłości ani z pustym żołądkiem, ani po przejedzeniu. Odradzano płodzenie dzieci po spożyciu alkoholu. Jeśli więc wino, to tylko lekkie, rozcieńczone z wodą. Do tego najlepsza była baranina, drób, owoce morza, rośliny strączkowe, na przykład bób. Tak naprawdę chyba jakimiś wzdęciami się wtedy zbytnio nie przejmowano. No i oczywiście żadnych głupich myśli. Stan duszy ma pewien wpływ na ukształtowanie płodu. I tak nosiły w żywocie swym osoby, które podczas spółkowania widziały małpy, płody do małp podobne. Tak między innymi ostrzegał Soranus w drugim wieku naszej ery. Na pewno mu wierzono, bo napisał bardzo kompetentny, jak na tamte czasy, podręcznik ginekologii, poruszający ważne, a nawet zakazane tematy, na jaką akuszerkę się zdecydować, czym jest macica i srom, co to są miesiączki, czy trwałe panieństwo jest korzystne, jakie są znaki płodności i bezpłodności, czy ciężarne czują chuć i jak wybrać mamkę i jak przede wszystkim badać mleko. To wszystko się znalazło w dziełach Soranusa, szczerze mówiąc.
No ale kolejną zaskakującą część starożytnych porad małżeńskich stanowił wybór odpowiedniej pogody na płodzenie dzieci. Niektórzy znawcy sugerowali na przykład zimę, szczególnie gdy wiały północne wiatry albo noce z księżycem w pełni. Oczywiście byle nie baraszkowano zupełnie w środku tej nocy i nie nad ranem, bo brzuch pełen jest wówczas niestrawionego pokarmu. Idealnym momentem na stosunek wydawał się zatem wieczór, tuż przed snem. Preferowano zatem seks w półmroku. Słynny rzymski poeta Owidiusz widział wartość zaciemnienia alkowy nie tyle w kategoriach moralnych, co praktycznych. A w swojej sztuce kochania pisał do kobiet tak: w swej sypialni miejcie półmrok, musicie przed swym amantem ukryć moc rzeczy, inaczej puściłby was zaraz kantem.